Ten mecz nie różnił się zbyt wiele od tego, który graliśmy kilka miesięcy temu tutaj. My zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że grając taką otwartą piłkę bylibyśmy no raczej na straconej pozycji, bo mamy swoje problemy. Myślę tutaj przede wszystkim o tych rotacjach, jakie robimy w ostatnim czasie, bo mamy wielu zawodników, którzy są po kontuzjach lub też przyszli do nas bez okresu przygotowawczego i w jakiś sposób trzeba ich wprowadzać do zespołu. Oni zaczynają łapać swoje minuty meczowe, jak Eryk Janża po kontuzji kolana, Kostas, który miał dość długą przerwę, Czyż, Musioli, którzy w ogóle w tamtym sezonie nie grali zbyt wiele. Nie mówiąc już o młodym Dominiku Szali. Ale muszę przyznać, że tą robotę zespół wykonał znakomicie. Graliśmy w kompakcie, nie było łatwo Lechowi znaleźć wolne przestrzenie, wykreować zbyt wiele sytuacji bramkowych, a myśmy czekali na naszą szansę, którą żeśmy znaleźli i w końcówce nawet mogliśmy odwrócić losy meczu na naszą korzyść, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że Lech też miał swoje sytuacje. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Czy są pytania? Proszę bardzo, nasze tradycje Polska zapisała. Panie Dorze, tak chciałem zapytać, z jakim uczuciem będzie pan wracał do Zabrza, takiego niedosytu, czy spokojną uczynienie? Wie pan co, takie mieszane uczucia, bo gdyby ktoś powiedział przed meczem po porażce w Białymstoku 4-1 i po niezbyt ciekawym meczu z naszej strony, punkt na Lechu byśmy brali w ciemno. Natomiast no są takie sytuacje, gdzie przeciwnik stwarza więcej sytuacji, ma przewagę, a ty możesz wygrać to spotkanie. I myśmy się znaleźli dzisiaj w takiej sytuacji i powinniśmy ją wykorzystać. Nie wykorzystaliśmy, mamy tylko jeden punkt, ale na pewno go szanujemy, bo to jest bardzo ciężki teren i stąd niewiele zespołów będzie wywoziło punkty. Chyba nie widzę więcej pytań, a nie jeszcze. Że pan się spodziewał właśnie takiego Lecha, który będzie rzucał te piłki konsekwentnie na pole karne, rzutów rocznych było chyba 15, jeśli chodzi o Lecha, czyli tych dośrodkowań z akcji, też mnóstwo dośrodkowań. Właśnie cała ofensywa Lecha się do tego sprowadzała, ale czuł ktoś, że tak może to wyglądać? Wie pan co? Tak, bo jeśli zespół przeciwnika zmusza do takiej gry w ataku pozycyjnym, gdzie nie ma możliwości dogrania prostopadłego podania, gdzie nie ma wolnej przestrzeni za plecami linii obrony, no to zostają dwie rzeczy. Wrzutki, strzały z dystansu. Może stały fragment gry, jakiś bezpośredni, że ktoś strzeli, otworzy wynik i otworzy się mecz. Jeśli tak się nie dzieje, to tak, takie mecze wyglądają, że rzeczywiście ktoś ma mnóstwo posiadania piłki, tak jak pan powiedział, rzutów rożnych i tak dalej, ale to nie jest takie proste. Natomiast gdyby Lech na przykład strzelił pierwszy bramkę, to spotkanie by było zupełnie inne. Natomiast no, to jest normalna strategia przystępowania do danego spotkania, gdzie mówisz, ja mam takie atuty, ta drużyna, z którą gram, takie, jak je zniwelować? No musimy grać tak, czy te założenia zespół wykona, to już jest inna sprawa. Ale Lech, podejrzewam, że więcej tego typu spotkań będzie miał tutaj. Na pewno będą to dobre spotkania, jeśli Lech będzie prowadził, bo to się wszystko od razu zmienia na boisku. Natomiast jeśli nie, to będzie zmuszone do gry atakiem pozycyjnym i do jakichś indywidualnych akcji, czy strzałów z dystansu i tak dalej.